Ja jestem Tomasz Baniak, a to program Jak oni ćwierkają, czyli subiektywny przegląd najciekawszych tweetów. Zapraszam do oglądania. Ach, ta dzisiejsza młodzież potrafi zadziwiać. Chłopak chwali Kanye West za umiejętność stawiania na nowych artystów, takich jak Paul McCartney. Tak, tak, tego samego, co grał w Beatlesach, ale... kto by się tym przejmował? Kenzie Meyers, jak widać, jest zdumiona faktem, że istnieją zielone jabłka. Oho, znowu zaczynamy geografię. Tutaj mamy chłopaczka, który jak pisze jest zmęczony rządem Stanów Zjednoczonych i ogłasza wyjazd na Hawaje. Psst, niech mu ktoś powie, że Hawaje należą do Stanów Zjednoczonych. Sklep Bikram Arlington wpadł na pomysł zrobienia wyprzedaży. Mogę zrozumieć, że promocja dźwignią handlu, ale żeby robić ją w Dzień Patrioty, który jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych po ataku terrorystycznym 11 września? Tutaj natomiast ta dziewczyna stara się przekonać nas, że wszyscy tak zwani oryginalni czarnoskórzy ludzie przyszli z Egiptu, a nie z Afryki. Komentarz zbędny. To by było tyle na dziś, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej!